Słuchajcie, padniecie ze śmiechu. Netflix robi film o metalu. Słuchajcie, i to nie jest żart. Mamy jeszcze marzec, nie kwiecień. Do Primaprilis jeszcze trochę czasu i wcale te serwisy, które zajmują się muzyką albo serialami i filmami, nie żartowały. Naprawdę Netflix robi film o metalu i uwaga, bo to jest też dobre, on się nazywa Metal Lords. Czyli dokładnie tak, jak nikt nie powinien nazywać swojej kapeli. Ja początkowo nie wierzyłem, ale wszedłem na stronę Netflixa i uwaga, czytam. Metal Lords, 1 godzina 38 minut, filmy dla nastolatków. Dla nastoletnich wyrzutków Huntera i Kevina droga do sławy jest prosta. Poświęcić się metalowi, wygrać bitwę zespołów i zdobyć chwałę godną bogów. Mam nadzieję, że copywriter, który to pisał, to dostał jakieś dobre pieniądze, bo naprawdę ten opis jest warty każdej wypłaty. Słuchajcie, i żeby było zabawniej, tego filmu nie robią wcale randomy przypadkowe osoby, tylko tam się pojawia nazwisko D.B. Weiss. Jeśli nie wiecie, kto to jest D.B. Weiss, no to D.B. Weiss jest osobą, która maczała swoje palce przy Grze o Tron. A jak się spojrzy na ten zwiastun, to nie wiem, jak to się w zasadzie stało. Musiała być naprawdę dobra kasa za to arcydzieło, bo zapowiada się naprawdę arcydzieło. Żeby było jeszcze zabawniej, w tym filmie również swoje niecne, złe, mroczne paluchy będzie maczał Tom Morello. Kim jest Tom Morello? No to gitarzysta Rage Against the Machine, czyli jak najbardziej metalowego zespołu. Background do metalu i filmu o metalu ma niesamowity, no bo jeżeli nie wiecie, gdzie jeszcze grał, no to no nie grał w metalowych zespołach. Grał na przykład w Audioslave oraz Prophets of Rage, to jest taka amerykańska supergrupa rapcore'owa. Więc super, naprawdę tam ścieżka muzyczna i zaangażowanie muzyki metalowej do tego arcydzieła będzie naprawdę mocne, bo jakby nie patrzeć, no tutaj mamy znanego, szanowanego twórcę muzyki metalowej, więc na pewno przemyci swoje znajomości, jeśli chodzi o zespoły i to, jak to powinno wyglądać. Ale to nie jest wcale takie niepewne, że tam się nie pojawi dobra muzyka, z tego względu, że w kilku fragmentach, bardzo krótkich tego zwiastuna, pojawiają się takie nazwy jak Celtic Frost, jak Manowar i też jest fragment plakatu, zdjęcie plakatu Angeli Gossow z Arch Enemy, kiedyś tam śpiewała. Więc to jest jak najbardziej metalowe. Słuchajcie, no i na zwiastunie już doskonale widać, że to jest taki typowy, sztampowy, kolorowy, miły, ładny, rodzinny film dla nastolatków i nie wiem, co musiałoby się w samym filmie wydarzyć, żeby takiego odbioru widz nie miał. I też nie zapowiada się, żeby tutaj był humor rodem z bardzo dobrego, fajnego, komediowego Heavy Trip, którego jeśli ktoś z was jeszcze nie widział, to mocno polecam. Jest taki mega zwałowy, ale fajnie się to ogląda i mimo tego, że to jest komedia, no to podana w taki dobry sposób, fajny, ciekawy, przyjemny i miły i taki strawny. Natomiast no tutaj już ten sam zwiastun jest, no tak powiem, bardzo niestrawny. Słuchajcie, ja nikomu absolutnie nie bronię robić filmów metalu i absolutnie nie oczekiwałbym po Netflixie, że zrobi film, który będzie opowiadał o metalowej scenie, jakiś dokument czy cokolwiek poważnego, no bo nie takim kinem Netflix żyje. To są albo jakieś wielkie superprodukcje z mega znanymi aktorami i tam się szczelają i wywalają miliony dolarów zarówno na produkcję, jak i na promocję. Tych filmów jest coraz więcej, one są raczej słabe. Natomiast no, Netflix potrafi czasem zaskoczyć, ale nie swoim filmem, tylko filmem gdzieś wykupionym. Na przykład koreańskie kino jest w porządku na Netflixie. No a tutaj mamy taką, nie wiem, czy to będzie teen drama typu Riverdale, bo się trochę nie zapowiada, aczkolwiek wizualnie to jest, tak jak powiedziałem, totalna sztampa i no nie potrafię znaleźć w tym zwiastunie nic, co by mi się spodobało. Na szybka Slayer na katanie czy kamizelce jednego z bohaterów nie czyni filmu metalowym i sama kolorystyka tego obrazu sprawia, że on nie będzie miał absolutnie z metalem nic wspólnego i to też bardzo mnie zastanawia, dlaczego w zasadzie tematyką tego filmu będzie metal, z tego względu, że no, nie jest specjalnie popularny rodzaj muzyki. Kolorowe liceum amerykańskie no nie pasuje, wiecie, do takie Beverly Hillsowe, nie pasuje do tematyki metalowej. Raczej bym to gdzieś, wiecie, widział w dzisiejszych czasach gdzieś Szwecja, Norwegia, Polska na przykład. Natomiast no nie w takim typowym, typowej amerykańskiej szkole. To jest za kolorowe. Wygląda to po prostu jak zrobione na pałę tak zwaną. I lepiej by to chyba było, gdyby tam był jednak jakiś rap, hip-hop, rock, hard rock, pop rock, coś takiego, a ten metal tam kompletnie nie pasuje. No słuchajcie, zobaczymy. Film będzie miał swoją premierę już naprawdę niedługo, bo 8 kwietnia to arcydzieło D.B. Weissa
znanego z gry o Tron oraz gitarzysty znanego z Rage Against the Machine nawiedzi nasze streamingi, o ile oczywiście macie wykupiony Netflix. Ja na pewno to obejrzę, bo jestem mega ciekawy, jak bardzo zły i katastroficzny to będzie film. No słuchajcie, musiałem się z wami tym podzielić, bo aż mnie ścisnęło w sercu, że ktoś wpadł na tak głupi pomysł. Znaczy, pomysł sam sobie, nawet z tą bitwą zespołów, nie jest wcale taki głupi, bo mógłby fajnie pokazać, może tak niedokumentalnie, ale tak poważniej, jak na przykład kiedyś wyglądała scena amerykańska, jak wiecie, dzieciaki grały w garażach i próbowały tę muzykę przemycić właśnie na jakieś szkolne konkursy zrobić, to można było fajnie, ciekawie, bardziej poważnie, a nie wciskać ten temat w taki typowy, familijny film dla nastolatków, który będzie najprawdopodobniej na 99,9% katastrofą i będzie dramatyczny. Obejrzyjcie sobie ten zwiastun w całości koniecznie, na dole tutaj do opisu filmu wrzucę link do tego materiału, mam nadzieję, że Netflix mi nie zablokuje tego filmu za użycie tego zwiastuna. No niestety, metal znów będzie szargany, tym razem na najpopularniejszej i największej platformie streamingowej na świecie. Dzięki moje social media na ekranie, kliknijcie, zaobserwujcie, zasubskrybujcie ten kanał, widzimy się niedługo, na razie.